Zmiana biegów w motocyklu to dość skomplikowane, by się wydawało jednocześnie proste. Dlatego chciałem troszeczkę szerzej tutaj ten temat poruszyć. Umiejętność zmiany biegów bez szarpnięć stuków należy do kanonu motocyklowej sztuki jeździeckiej. Nasi absolwenci wiedzą, jak prawidłowo zmieniać biegi. Starzy motocykliści zazwyczaj też. Jednak spora część użytkowników motocykli robi to źle, wydaje się, że dobrze, boi się, że coś popsuje. Dlatego troszeczkę tutaj na ten temat sobie powiemy. Na początku wprowadzenie. W motocyklach, tak jak w wielu maszynach rolniczych i ciężarówkach, skrzynie biegów nie są synchronizowane, czyli nie ma w niej synchronizatorów. Mówię o ciężarówkach na przykład typu Tatra. Nie ma synchronizatorów, czyli elementów wyrównujących prędkość obrotową zazębianych ze sobą elementów. Koła zębate danego biegu, jest to para kół, są ze sobą stale zazębione, czyli nie przesuwają się względem siebie, a jedynie mogą ewentualnie przesuwać się na wałkach, jednak cały czas równolegle. Jak zatem następuje włączenie biegu? Otóż przez zazębienie koła zębatego z wałkiem, na którym się ono obraca. W sytuacji, gdy dany bieg nie jest włączony, koła zębate, para kół tego biegu obracają się na wałkach swobodnie i momentu obrotowego pędu nie przenoszą, co zatem odpowiada za sprzęganie, zazębienie wspomnianych kół z wałkami, sprzęgła kłowe, czyli są to osobne elementy przesuwane wodzikami, czy integralna część koła zębatego, to już inna sprawa, ale dla naszych wywodów nieistotna. Zazębienie, czyli sprzęgnięcie dwóch obracających się elementów, będzie tym cichsze i łagodniejsze, im mniejsza różnica obrotów między nimi. I odwrotnie, im większa różnica prędkości obrotowej zazębianych elementów koła zębate wałki, tym będzie głośniej i brutalniej, co oczywiście nie służy trwałości podzespołu ani komfortowi jazdy. W skrzyni synchronizowanej, na przykład w samochodzie osobowym, mamy kłopot z głowy, gdyż synchronizatory, pomijmy tutaj ich budowę i zasadę działania, dbają, aby zazębiane elementy skrzyni miały możliwie podobną lub wręcz identyczną prędkość obrotową. Stąd cicha i miękka zmiana biegu w wałcie, zarówno w górę, jak i w dół. A jak się sprawy mają w motocyklu? W motocyklu często słychać stuk, trzaśnięcie, inne nieprzyjemne dźwięki. Dlatego, że, tak jak mówiłem wcześniej, synchronizatorów nie ma, czyli nic nie dba o wyrównanie prędkości elementów zazębianych. Zatem jaki wpływ na kulturę zmiany biegów ma kierowca? No tutaj trzeba powiedzieć, że decydujący. Dla łatwiejszego zrozumienia zjawisk zachodzących podczas zmiany biegów musimy rozpracować zależności między prędkością pojazdu, obrotami silnika, a zapiętym biegiem. Zacznijmy zatem od rozpędzania na pierwszym biegu. Obroty rosną, prędkość także. Do pewnego momentu wszystko przebiega właściwie. Aż nadejdzie moment, gdzie konieczna będzie zmiana biegu na wyższy. Kiedy ten moment nastąpi? Zależy to od charakteru pojazdu, oporów jazdy, zamiarów kierowcy. Tu mamy wiele czynników, ale na pewno zmiana biegu na wyższy spowoduje spadek obrotów silnika w stosunku do obrotów przed zmianą biegu, czyli wciśnięciu sprzęgła będzie towarzyszyło odjęcie gazu. Ruch dźwigni biegów
puszczenie sprzęgła z powtórnym dodaniem gazu. Wszyscy tak robią. Chyba, tak mi się wydaje. Dlaczego zazwyczaj nie słychać stuku ani trzaśnięcia? Bo odjęcie gazu powoduje spadek obrotów, które i tak mają spaść dla biegu wyższego. Mówiłem dwa zdania wcześniej, że zazwyczaj nie ma stuku. Ale jeżeli wysprzęglenie trwa zbyt długo, to obroty spadną zbyt nisko, co spowoduje zbyt dużą różnicę w obrotach zazębianych elementów i stuk trzaśnięcie nastąpi. Czyli zbyt długie trzymanie sprzęgła po prostu jest niewłaściwe. Obroty podczas zmiany biegu w górę nie mogą spaść poniżej wartości wymaganej dla zapinanego wyższego biegu. Jakie niekorzyści przynosi zbyt długie wysprzęglanie? Strata w przyspieszeniu, bo maszyna zbyt długo nie jest napędzana. Stuk trzaśnięcie wynikające z udarowych obciążeń zazębianych elementów. Kolejnie dyskomfort jadących, jeżeli sprzęgło po zmianie biegów nie zostanie zgrane z gazem, co najczęściej jest przyczyną szarpnięcia kiwającego załogą i motocyklem. Stąd wypowiedzi wielu kolegów, którzy ze zdziwieniem i entuzjazmem twierdzili, że zmiana bez sprzęgła w górę wychodzi lepiej, ciszej, bardziej komfortowo niż ze sprzęgłem. Podsumowując, zmianę biegu w górę wysprzęglać krótko, odejmować gaz energicznie i równie energicznie dodawać po zmianie. Nie szukać stopą dźwigni zmiany biegów po wysprzęgleniu. Stopa powinna wywierać lekki nacisk na dźwignię przed wysprzęgleniem. Czyli stopa najpierw dotyka i lekko naciska dźwignię. Wciśnięcie sprzęgła z jednoczesnym odjęciem gazu ma towarzyszyć zwiększeniu nacisku na dźwignię biegów. Tak naprawdę zmiana biegów ma trwać możliwie krótko. Uwaga! Dopiero po puszczeniu sprzęgła przerywamy nacisk na dźwignię biegów. Zawsze kursantowi mówię, stopa zaczyna i stopa kończy. Opanowanie zmiany biegów w górę w ten sposób pozwala na bezproblemową zmianę bez użycia sprzęgła.